wszystkich serdecznie. Chciałbym w imieniu Samula, męża Madzi, przeczytać wam pewien list, który podejrzewam, że jak będziecie go słuchali, to będziecie widzieli Madzię. Bo to jest cała ona, która w tym liście oddana. To jest list napisany przez dziewczynę, która leżała z nią w szpitalu w jednej sali na samym początku. Leżały razem, gdy Madzia trafiła do szpitala. I przeczytam trochę. Madziu, pamiętam twój pierwszy dzień w szpitalu, kiedy trafiłam do twojej sali. Ucieszyłyśmy się na twój widok. Od tamtej pory razem dzieliłyśmy nasze radości i smutki. Opowiadałyśmy sobie o naszych chorobach i obiecałyśmy, że z tego wyjdziemy. Każdy nowy dzień witałyśmy z nadzieją. Pamiętasz, jak mówiłyśmy, nikt co ludzki nie jest nam obce? Kiedy przyszły te najgorsze chwile, nie miałyśmy przed sobą żadnych barier. Mówiłyśmy wtedy sobie, że znamy się lepiej niż nasi mężowie. Pamiętam też, kiedy mówiłaś pielęgniarce, że mimo 28 lat przeżyłaś swoje życie jak należy i że jesteś szczęśliwa. Opowiadałaś, w ilu miejscach byłaś, że 2 lata mieszkałaś w Portugalii i że poznałaś wspaniałego faceta, którzy stanęli się na śródziej powierzchni. 2 razy i nadal z niedosytem obejrzałam wasz ślub. Byłam pod ogromnym wrażeniem. Madziu, zawsze podziwiałam twoją rodzinę, przyjaciół. Miałaś ogromne wsparcie w każdym, kto cię znał. Posunęłam ci pomysł ze zbiórką i sama widziała, że ci to przyniosło efekt. Kilka dni zbierałaś po każdym sobie. To tylko dowód na to, jak wiele osób cię kochało i dopingowało wymagania swoją chorobą. Madziu, nigdy nie zapomnę kanapy, które ci robiłam, kryjąc chleb z kosteczką, jak dla wróbla. I mam nadzieję, że nie masz mi za złe, kiedy mówiłam, że siedząc w bieliźnie na szpitalnej kryczy, wyglądasz jak lalka Barbie przed koncertem. Codziennie nowa fryzura, nowe wcianko i nowa ty. Śmiałaś się, a ja chciałam, żebyś się uśmiechała. Cieszę się, że choć trochę mi się to udało. Madziu, dzisiaj wszyscy płaczą z powodu twojego odejścia. Ale każdy, kto siedzi na tej sali, musi wiedzieć, jak bardzo cierpiałaś. Byłam świadkiem twojego bólu i modliłam się za ciebie. I kiedy zostałyśmy rozdzielone, obiecałam ci, że codziennie będę przesyłać ci moc wiary i dobrej energii. I wierzę głęboko, że tą energią wykorzystasz, gdziekolwiek jesteś. Madziu, na zawsze pozostaniesz w mojej pamięci. Myślę, że każdy z was widzi ją bardzo wyraźnie, tak? Zawsze uśmiechnięta, zawsze zadowolona, zawsze pozytywnie nastawiona nawet w szpitalu. Słuchajcie, chciałbym tak na zakończenie tej dzisiejszej wieczorki podzielić się czymś, co myślę, że Madzia chciałaby, żebyście wy wszyscy dzisiaj usłyszeli. Chciałbym wam przeczytać fragment z Ewangelii Łukasza. Gdzie Pan Jezus opowiada, jeszcze żyjąc w starym świecie, jeszcze kościoła nie ma, tak, w starym przymierzu. Ale on mówi o tym, co się dzieje z nami, gdy odchodzimy z tego życia i wchodzimy do nowego życia. To nie jest tak, że jedzą nas robaki i nic więcej nie ma. To tak naprawdę, jakby tak było, to jak sam mówiłem, jak byłem ateistą, bo byłem, to tak naprawdę nasze życie dzisiaj nie ma sensu. Nie jest tak? No to żyjemy, czasami ból nas dopada, choroby nas dopadają, starzejemy się, umieramy, ziemia i koniec? Nie. Dobrze każdy z nas wie, bo w sercu mamy życie to, Bóg zdeponował w sercu każdego z nas wierzchu. Wiecie, co to oznacza? Że jesteśmy sami z sobą. Patrzymy w gwiaździste niebo. Nie wiem, jesteśmy gdzieś w pięknym miejscu. To wewnątrz, w środku każdy z nas wie, że ktoś to cudownie stworzył. Że on tam gdzieś jest. A ja chcę wam dzisiaj powiedzieć, że jestem zainteresowany dzisiaj każdym z was. On zna, co jest w swoim sercu i dobrze wie, jak do niego dotrzeć. I wiecie co? Pan Jezus
Pani Jezus kiedyś opowiedział taką historię. Prawdziwą historię to nie jest przypowieść, tak niektórzy twierdzą, to jest prawdziwa opowieść. A był pewien człowiek bogaty, który przyodziewał się w szkarłatne szaty i kosztowne tkaniny i co dzień wystawnie ucztował. Był też pewien żebrak imieniem Łazarz, który leżał u jego wrót odrzodziałych. Pragnął nasycić się odpadami ze stołu bogacza, a tymczasem psy przychodziły i lizały jego rany. Stało się, że umarł żebrak i zanieśli go aniołowie na łono Abrahamowe. Umarł też bogacz i został pochowany. A gdy w krainie umarłych cierpiał męki, podniósł oczy swoje, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. Wtedy zawołał i rzekł: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył koniec palca swego w wodzie i uchłodził mi język, bo męki cierpię w tym pomiędzy. Abraham zaś rzekł: Synu, pomnij, że dobro swoje otrzymałeś za swego życia, podobnie jak Łazarz zło. Teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. I poza tym wszystkim między nami a wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcą stąd do was przejść, nie mogli, ani też stamtąd do nas nie mogli się przeprawić. I rzekł: Proszę cię więc, ojcze, abyś go posłał, Łazarza, abyś go posłał do domu ojca mego. Mam bowiem 5 braci. Niechaj złoży świadectwo wobec nich, aby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Rzekł mu Abraham: Mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Mojżesza i proroków oznacza Słowo Boże. Mają Słowo Boże, niechże ich słuchają. A on rzekł: Nie, ojcze Abrahamie, ale jeśli ktoś umarł i pójdzie do nich, upamiętają się. Odrzekł mu: Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, też nie uwierzą. Chciałbym wam dzisiaj w imieniu Pani powiedzieć pewną rzecz. Pan Jezus opowiedział tą historię. Opowiedział, żeby uświadomić nam, jak ważna jest znajomość Słowa Bożego. Słuchajcie, my żyjemy dzisiaj w XXI wieku. Słowo Boże zostało skończone pod koniec I wieku. 20 wieków nam dzieli. Napisania ostatniej księgi. Ale nie wiem, czy wiecie, to właśnie w tej księdze, którą mamy do dzisiaj, większość z was pewnie mają w domu, ale wiecie, to w tej księdze jest życie. Jezus powiedział, że nawet jakbyście zobaczyli cud, że ktoś zmartwychwstanie i do was przyjdzie, to i tak nie uwierzycie i nie pójdziecie do nieba. A Jezus mówi o tym Słowie, starym i w Nowym Testamencie. Słowo Boże. Słowie Bożym jest takie Słowo, które sprawia, że wierząc w nie, jesteśmy w niebie. Słuchajcie, to jest piękne, bo Słowo Boże mówi tak: gdyż wszyscy zgrzeszyliśmy. Zgadzacie się z tym? Kto z was jest zgrzeszył? Tak? Wszyscy zgrzeszyliśmy i pragną chwały Bożej. Ale Bóg w swojej łasce dał swojego Syna, żeby za nas zapłacił. Jezus Chrystus 2000 lat temu na krzyżu Golgoty, umierając tam, konając wielkich cierpieniach, wziął na siebie wszystkie twoje i moje grzechy. Za nie jest w 100% zapłacone. I Pismo Święte mówi w wielu miejscach, że Jezus zrobił tą ofiarę, złożył ją doskonałą, dlatego jest ona złożona raz na zawsze. Nie trzeba już dzisiaj dodatkowych ofiar, bo Jezus zapłacił wszystko. I teraz, słuchajcie, Bóg otworzył, dzięki ofierze Jezusa Chrystusa, Bóg otworzył nam szeroki do nieba. W jaki sposób? Pismo Święte mówi, kto uwierzy w Jezusa Chrystusa, ma życie wieczne. Kto uwierzy? To jest tak proste. Słuchajcie, pamiętacie, jak dzieci przychodziły do Jezusa i tam uczniowie odganiali, Jezus mówi: nie, pozwólcie dzieciom przychodzić, bo one mają wiarę, prostą wiarę. Nam dorosłym często brakuje tej prostej wiary. Ale wiecie co? Będąc 23-letnim młodzieńcem, który otarł się przechodził przez ateizm w swoim życiu, przez religię wschodu, hinduizm, buddyzm, Hare Krishna, wszystko przechodziłem. Ale wiecie co znalazłem? Zacząłem czytać Słowo Boże. Tak z głupia fran, mówię, ale kurzy się na półce, zacznę czytać. Wiecie co tutaj odkryłem? Słowa Jezusa. Słowa Jezusa, które mnie zrodziły na nowo i dały mi pewność życia wiecznego.
tu dzisiaj stoję przed wami, ja mam pewne życia wieczystego. Wiecie dlaczego? Jezus za mnie umarł. W swoim słowie nam o tym mówi. I tutaj w tym słowie Jezus powiedział takie słowa, które zmieniły całkowicie moje życie i mam nadzieję, że zmieni wasze życie. Że nie będziecie bali się śmierci, tak jak Magia odchodząc nie bała się śmierci. Wiecie jakie to są słowa? Jezus Chrystus to powiedział. Jezus mówi tak, ja jestem droga, prawda i życie. Nikt nie przychodzi do Boga Ojca w niebie, jak tylko przeze mnie. Słyszycie to? Jezus to chyba powiedział. To nie jest mój pomysł. To Jezus tak powiedział. I ja kiedyś będąc młody powiedział, słuchajcie, czytał te słowa, no nie wierzę, jak to? To tylko Jezus? Nie, niemożliwe. Ale wiecie co zrobiłem? Powiedziałem sobie, spróbuję. Spróbuję. I tam, gdzie jesteście, bo Bóg jest wszechobecny. Ja to zrobiłem przy swoim łóżku, słuchajcie, w swoim pokoju, gdzieś tam we Wrocławiu, na Popowicach, klęczę przy swoim łóżku. Powiedziałem, Jezu, jeśli to jest prawdą, co w Słowie Bożym jest napisane, że powiedziałeś, że jesteś jedyną drogą, to ja chcę, żebyś ty dzisiaj nadał w ten system moją życie, bo ja nie wiem, co to żyje. Wiecie, co to jest? Zmienił moje życie. Rano wstałem, byłem innym człowiekiem. Nawet niebo było bardziej błękitne. Moje grzechy, moje poczucie winy w jednej chwili zniknęło. Oskarżałem się przez długie lata za to, że mój kolega się podwiesił. Wiecie, samobójstwo, tak? Ja mu nie pomogłem. Więc miałem grzechy wielkie, że jestem współwinny jego śmierci. Ale gdy przyszedłem w ten prosty, dziecięcy sposób, to jest tak, powiedziałem, Jezu, jeśli to jest prawdą, wejdź do mojego życia i zmienię. W jednej chwili poczucie przebaczenia. W jednej chwili pewność, że mam życie wieczne. W jednej chwili Bóg może nadać sens twojemu życiu. I tak się stało. Słowo Boże się nie zmieniło. Bóg się nie zmienił. Skoro to Jezus powiedział, to ja wierzę, że to jest prawda. Jeśli masz wątpliwości, wszyscy z tymi wątpliwościami do Boga. Przetestuj Boga, czy jest wszechobecny, czy cię słyszy tam, gdzie jest. Spróbuj to zrobić. Mówię wam o tym, dlatego że bardzo często słyszymy, a to na przykład, nie wiem, świadkowie Jehowy często mówią, zbawienie jest tylko u nas w organizacji, tak? A to w tym kościele jest tylko zbawienie, albo w tamtym kościele zbawienie. A ja wam powiem słowa Jezusa. W żadnym kościele nie ma zbawienia. Wiesz o tym? Bo Zbawiciel jest jeden i ma na imię jeden. To jest Bóg, który złożył swoje życie za siebie. Kościele z Tobą nazywa się relacje. Nie religie, ale relacje. Co to znaczy? To być z Tobą 24 godziny na dobę. Wiesz o tym? To jest zupełnie inna jakość życia. Że masz go zawsze ze sobą. Że jest. Pomaga ci we wszystkich trudach, przez które przechodzisz. Jest tobą w radościach, jest tobą w smutku. Zachęca was do świadczki dzisiaj Boga. Bo Pismo Święte daje nam taką piękną obietnicę. Naprawdę, ja uwielbiam tę wersję. Apostoł Jan, umiłowany uczeń Jezusa Chrystusa. W pierwszym liście Jana w 5 rozdziale pisze takie słowa. A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego. To ma syna, ma życie wieczne. To napisałem wam, to ja piszę, to napisałem wam, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Widzicie, co jest potrzebne do życia wiecznego? Masz syna w tobie? Czy masz syna? Czy on jest z tobą, na tobie? Nie od święta, ale na tobie. To ma syna, ma życie wieczne. I nawiązując do Marii, wierzę, że ona jest teraz Jezusem. Nie czeka tak koniecznie na wskrzeszenie swojego ciała, bo to nastąpi, słuchajcie, nastąpi wskrzeszenie ciała, ale jej dusza żyje. Ona nie jest martwa. Jej dusza żyje, jest dzisiaj tam, gdzie Jezus. Jest Jezusem. I co więcej, wiecie, na co ona teraz czeka? Wiecie, dlaczego tak naprawdę Bóg zabrał ją wcześniej? Po to, żebyśmy my wszyscy dzisiaj zapragnęli tego samego zbawienia, które ona osiągnęła. Mieć wiedzę Chrystusa. Może ze względu na kogoś z was, kto tutaj jest, a to może już jest bliżej końca niż myśli. Może właśnie dlatego tu dzisiaj jesteśmy, aby każdy z nas usłyszał i miał szansę zrobić to samo, co zrobiła Madzia.
zaufać Jezusowi, przyjąć go do swojego życia i mieć życie Boże. Chcesz się spotkać z Marią? Masz szansę. Ja jestem pewien, że się z nią zobaczę. Nie dzięki temu, że jestem dobry, albo że wam się o tym mówię, ale dlatego, że Jezus Chrystus za mnie umarł, a ja w tym wierzyłem. To jest tak proste. To jest Ewangelia. Ewangelia znaczy dobra nowina. Dobra nowina polega na tym, że Jezus zapłacił wszystko, a dzisiaj daje nam to jako dar, a my mamy tylko przyjąć. Naprawdę, tylko przyjąć. Przyjmij ten dar i żyj na wieki. Dziękuję bardzo za uwagę. Pomódlmy się jeszcze. Panie Boże, ja tak bardzo dziękuję Ci za całe życie Marii. Od urodzenia do tych czasów szpitalnych. Ja tak bardzo Ci dziękuję, Panie Boże, że stanęłeś na jej drodze. Że Jezus Chrystus zapukał do jej serca i ona powiedziała: tak jest, wejdź. Chcę mieć z Tobą relację. Chcę mieć życie wieczne z Tobą. Panie, dziękuję Ci, że największym cudem na ziemi to jest tak naprawdę w życiu każdego z nas ten moment, kiedy klęcząc gdzieś tam wołamy: Jezu, pomóż mi. Jezu, zbaw mnie. Narobiłem głupot w moim życiu. Nagrzeszyłem ile wlezie, ale wierzę, że Ty, Jezu, tam na krzyżu Golgoty dla mnie umarłeś. Jezu, Jezu, bądź moim Zbawicielem. Bądź moim Panem. Chcę żyć z Tobą, Panie. Jeśli tak się pomodlisz, mówię z własnego doświadczenia, Bóg to słyszy. Może nie stanie się tak, wiecie, o, już mam życie wiesz. Nie, ale Bóg Ci się zamanifestuje w sądzie. Bóg Ci się objawi. Bo jest zainteresowany tak samo Twoim zdaniem, jak i ten, który Pan Twoim magii i każdy to zna. Niech Bóg nas błogosławi, niech prostuje nasze ścieżki, niech Pan Jezus stanie się osobistym dla każdego z nas. Jemu niech będzie chwała za zbawienie. Amen.